Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dobry wieczór. Moim gościem jest przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Witam Państwa. Pani przewodnicząca, Nowoczesna ma problem z parlamentarzystami w województwie kujawsko-pomorskim. Poseł Michał Stasiński z Bydgoszczy w zeszłym roku odszedł z partii, przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z kolei posłanka z Okręgu Toruńskiego, Joanna Scheuring-Wielgus, kilka dni temu zawiesiła swoje członkostwo na razie na miesiąc. Co pani jako przewodnicząca może z tym zrobić? Co planuje zrobić? Po pierwsze, to, że posłowie przechodzą z jednego klubu do drugiego, jest zjawiskiem w polskim parlamentaryzmie naturalnym, dlatego że mamy, przypomnę, wolny mandat. W związku z tym oznacza to, że poseł nie jest związany na twardo z żadnym ugrupowaniem. I tak jak od nas kilku posłów przyszło do Platformy, to również z Platformy przyszło kilku do nas, dwóch dokładnie. W związku z tym to się zdarza. To się po prostu zdarza. To było rzeczywiście w zeszłym roku, w tym roku. Natomiast nie mamy już takich zjawisk. Natomiast zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. Joanna Scheuring-Wielgus symbolicznie zawiesiła się w prawach członka klubu w ramach protestu przeciwko głosowaniu w sprawie ustawy Ratujmy Kobiety. My przyznaliśmy, że to był błąd. Co więcej, w zeszłym tygodniu złożyliśmy nasz projekt ustawy o świadomej prokreacji. Jest to projekt, który jest projektem umiarkowanym. Nazwałabym go kompromisem między dotychczasową ustawą, która jest jednym z najostrzejszych rozwiązań w Unii Europejskiej dotyczącym dopuszczalności przerwania ciąży ze względu na trzy przesłanki, a projektem Ratujmy Kobiety, który uważamy za skrajny z drugiej strony, ze względu na to, że zawiera kilka kontrowersyjnych zapisów. Na przykład zawiera zapis o tym, że dziewczyny 15-letnie mogą dokonać terminacji ciąży bez wiedzy i zgody rodziców, albo zawiera zapis, który mówi o tym, że może czekać kara do 2 lat więzienia osoby, które demonstrują przeciwko aborcji. Uważamy, że to jest niezgodne w ogóle z konstytucją. W związku z tym, z jednej strony projekt Ratujmy Kobiety jest projektem kontrowersyjnym. To spowodowało, że kilku posłów zagłosowało nie tak, jak chcieliśmy za skierowaniem do komisji. W ramach protestu przeciwko temu zawiesiła swoje członkostwo w klubie symbolicznie Joanna Scheuring-Wielgus. Liczymy, że wróci. Ale jednak wydźwięk tego był taki, że w partii doszło do jakiegoś rozłamu. Ja przypomnę, że Joanna Scheuring-Wielgus jest członkiem zarządu, była na ostatnim spotkaniu zarządu, jest członkiem partii, jest członkiem zarządu. Natomiast liczymy, że jak najszybciej ten problem zostanie rozwiązany, szczególnie, że w zeszłym tygodniu również było spotkanie klubu. To spotkanie było dobrym spotkaniem. Rozmawialiśmy. Oczywiście, że rozmawiałam również z Joanną. Ona też oczekiwała od nas pewnych deklaracji. Myślę, że część z nich otrzymała. W związku z tym myślę, że jest też przekonana o tym, że mamy dobre intencje, jeśli chodzi o przestrzeganie pewnych wartości, które są dla niej również ważne. A nie jest tak, że może wewnętrzna partyjna opozycja się budzi, widząc chwilę słabości Nowoczesnej? Przede wszystkim Joanna zawsze jest członkiem zarządu, przypomnę. I nigdy nie była wewnętrzną opozycją. Zawsze była człowiekiem, który współpracował w projekcie, jakim jest Nowoczesna. Jestem przekonana, że bardzo szybko nasz klub będzie funkcjonował jak dotychczas. Pani przewodnicząca, jeździ pani w tej chwili po kraju, spotyka się z mieszkańcami, także z działaczami partyjnymi. Przygotowujecie się w ten sposób między innymi do wyborów samorządowych. Ten pomysł, który pojawił się jakiś czas temu, żeby tworzyć listy koalicyjne z innymi partiami, on jest wciąż aktualny, czy już z niego zrezygnowaliście? Oczywiście, rzeczywiście ja w tej chwili sporo jeżdżę po regionach. Zeszły czwartek Kraków, potem piątek Bydgoszcz. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy w tych wyborach pokazali, że jesteśmy w stanie jednak zbudować silny blok po stronie opozycji. Stąd zaproponowałam wielką koalicję podmiotom opozycji demokratycznej, czyli zarówno Platformie Obywatelskiej, jak i PSL-owi, jak i również Lewicy. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby ta koalicja była maksymalnie szeroka i maksymalnie podmiotowa, tak żeby budować ją na pewnych różnicach, ze względu na to, że jednym z największych wartości PiS jest to, że oni mają bardzo zmobilizowany elektorat. Warto zmobilizować również elektorat po stronie opozycji, a w tym celu musimy im przedstawiać pewne wizje Polski. Wizja Polski Nowoczesnej to jest wizja Polski dobrze zorganizowanej, z bardzo dobrą jakością usług publicznych. My w tej chwili cierpimy na przykład na problemy związane z ochroną zdrowia. To, co się dzieje, jest rzeczywiście już powoli stanem zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Pamiętajmy o tym, że ostatnie rozwiązania, które zaproponował odchodzący już minister Radziwiłł, powodowały, że my wszyscy moglibyśmy się czuć niebezpiecznie na terenie szpitala, bo ci lekarze dyżurujący ponad 12 godzin, kwestie związane z tym, żeby jeden lekarz mógł dyżurować na więcej niż jednym oddziale, to już jest poza granicami bezpieczeństwa pacjentów. No ale tak się dzieje od lat.
Nie, no nie zupełnie. Właśnie cały klucz programu polega na tym, że po tym jak kilka tysięcy lekarzy wypowiedziało tą klauzulę opt-out, właściwie polski system ochrony zdrowia, który już i tak cierpiał na niedobory lekarzy, bo ja przypomnę, że my mamy najniższą liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców. Mamy 2,2, to zależy od statystyk, bo to zależy kogo się liczy. Lekarza na 1000 mieszkańców w momencie, w którym taka europejska średnia to powinno być powyżej 3, to około 3,3, 3,5. W związku z tym oznacza to, że mamy dramatyczną sytuację. Jeszcze w dodatku odchodzą lekarze, podchodzą na emeryturę, wyjeżdżają za granicę, a ilość lekarzy, których kształcimy, jest znacznie poniżej potrzeb. Podobnie z pielęgniarkami. Nam brakuje około 30 tysięcy lekarzy i około 130 tysięcy pielęgniarek w Polsce. Ten problem jest do rozwiązania. W zeszłym, właściwie już półtora tygodnia temu, wystosowaliśmy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, list do premiera Mateusza Morawieckiego w tej kwestii, żeby stworzyć płaszczyznę debaty o ochronie zdrowia, ponadpartyjną, ponieważ uważam, że zdrowie powinno być takim tematem, który powinniśmy wyłączyć z tego bieżącego politycznego sporu. A widzi Pani ze strony nowego ministra zdrowia chęć do rozmów w tej sprawie? Jeszcze nie wiem. Na razie my się skierowaliśmy bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego, bo on powiedział w swoim ekspozycie, że zdrowie ma być jednym z jego priorytetów. Ja widzę to w ten sposób, że prawdziwa reforma zdrowia, na przykład na model holenderski, to jest kilkanaście lat. To nie może być tak, że przeprowadzi ją jedna ekipa. Ale jeżeli mają przeprowadzać kolejne ekipy, to musi być jakiś przynajmniej kierunek wspólny, tak żeby kolejne nie odwracały tego, co zrobią poprzednicy. I według mnie trzeba bazować na najlepszych wzorcach światowych, europejskich. U nas na przykład, nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, według Nowoczesnej to się musi zmienić, mamy sytuację, w której kto inny jakby płatnik, inna osoba jest odpowiedzialna za profilaktykę, inna za leczenie, inna za rehabilitację. Profilaktyka to są najczęściej samorządy lub programy ministerialne, leczenie to jest NFZ, a rehabilitacja to jest na przykład ZUS. W związku z tym, co to oznacza? Oznacza to, że nikt nie jest zainteresowany skutecznością leczenia. Każda złotówka wydana na profilaktykę oznacza oszczędności w leczeniu. Każda dobra rehabilitacja oznacza, że pacjent z powrotem nie trafi jako pacjent do lekarza. Pani zdaniem, jak powinno to wyglądać? Jeden płatnik odpowiadający za nasze zdrowie, czyli po pierwsze mamy konkurencyjne kasy chorych, wybieramy sobie kasę chorych, którą uważamy za najlepszą. Tak jest na przykład w Holandii, że jest 20 parę kas chorych. Po drugie, następnie ta sama kasa chorych odpowiada za to, żeby pilnować, żebyśmy przestrzegali profilaktyki i jeżeli jej przestrzegamy, jeżeli spełniamy te kryteria, to mamy na przykład niższą składkę zdrowotną. Ta sama kasa chorych odpowiada w razie czego jak zachorujemy za nasze leczenie i za rehabilitację. W związku z tym jest zainteresowana, żeby ten cały proces był jak najbardziej skuteczny i jak oczywiście najtańszy, czyli opłaca jej się postawić na pierwszy etap, czyli na profilaktykę. Również człowiek musi być odpowiedzialny za swoją profilaktykę, kwestie szczepień obowiązkowych, które trzeba realizować, kwestie tego, żebyśmy regularnie poddawali się badaniom kobiety, na przykład cytologii. To jest kwestia tego, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje zdrowie, ale tę odpowiedzialność trzeba też w pewnym stopniu zmobilizować człowieka, żeby on czuł, że jeżeli on będzie odpowiedzialny za swoje zdrowie, to zaoszczędzi na następnych etapach. No i kolejne musi być koszyk świadczeń gwarantowanych po to, żebyśmy wiedzieli, co nam się należy w ramach naszego ubezpieczenia, w ramach zdrowia publicznego. Poza wszystkim muszą się jednak zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia. Obecnie, jeżeli pan zobaczy nakłady na poszczególne dziedziny życia, to my mamy więcej niż średnia europejska na wojsko, ale mamy prawie połowę tego, co średnia europejska, jeśli chodzi o stosunek do PKB, jeśli chodzi o zdrowie. I na to zwracają uwagę między innymi samorządowcy. Wróćmy więc do przygotowań do wyborów samorządowych. Wspólne listy do sejmiku z Platformą, z PSL-em, ewentualnie z Lewicą. Na jakim etapie rozmów jesteście w tej chwili? To jest tylko hasło, czy rzeczywiście siadacie, rozmawiacie, ustalacie? W zeszłym tygodniu została podpisana przez prezydenta ordynacja wyborcza, zeszły bodajże wtorek. W tej chwili jesteśmy na etapie, w którym czas konkretyzować rozmowy. Myślę, że najwyższy czas i myślę, że to w najbliższym czasie zrobię, żeby przedstawić w imieniu Nowoczesnej pewną mapę drogową, czyli etapy, w którym oczekujemy odpowiedzi od naszych partnerów. Ja wystosowałam do Platformy Obywatelskiej
prostą ofertę. Chcemy być wspólny, stworzyć koalicję, wspólne listy do wybory do sejmików wojewódzkich. Uważam, że to jest bardzo ważne. Już padła? Nie, jeszcze nie padła, dlatego mówię o mapie drogowej. Natomiast jeśli chodzi o regiony, jeśli chodzi o miasta, to najczęściej to są kwestie rozmów regionalnych, kwestie rozmów na miejscu. Przy czym powinniśmy się koncentrować nie tylko na personaliach i układaniu list, ale również na tym, żeby przedstawić ciekawą wizję rozwoju regionu, rozwoju miasta. A jak program wyborczy Nowoczesnej będzie powstawał? W większości miast te programy już są w tej chwili dopinane. Z tego co wiem, tutaj Bydgoska Nowoczesna będzie ogłaszać markę Bydgoszcz, czyli rozumiem, to jest początek budowania programu dla Bydgoszczy. Dla mnie jest oczywiste, że trzeba stawiać na miasta, które są nowoczesne, przyjazne ludziom, smart city, czyli oszczędne, ekologiczne, ale również takie, które stawiają na transport rowerowy, a nie samochodowy, na komunikację zbiorową, na kwestie związane z tym, żeby miasto tworzyło dużą przestrzeń wspólną. Na przykład ja jestem łodzianką i u nas w Łodzi istnieje UNERW. Uważam, że te UNERW-y to jest świetne rozwiązanie dla miasta. To jest taki inaczej podwórzec miejski, czyli teren, który ma wyciszony ruch, gdzie poruszają się owszem samochody, ale w taki sposób, że to jest bezpieczne dla przechodniów. Czyli zwrócenie przestrzeni mieszkańcom. Dokładnie. To jest kierunek, którym nowoczesne miasta w całej Europie się poruszają, Amsterdam, Kopenhaga, dlatego że zdają sobie sprawę, że im jest więcej tej przestrzeni wspólnej, im więcej jest miejsc, gdzie mieszkańcy mogą przebywać razem, tym bardziej ożywa miasto. Im więcej jest miejsc tylko dla samochodów, tym bardziej miasto się wyludnia i praktycznie całe życie przesuwa się do domów zamiast do centrum miasta. A pod szyldem Nowoczesnej będziecie Państwo wystawiali kandydatów na listach w gminach? Na pewno w dużych miastach. Natomiast ja uważam, że w gminach w ogóle jest miejsce bardziej na samorządowców, na osoby apolityczne, na działaczy i na komitety, które owszem mogą być również z partiami politycznymi, ale które nie są tak typowo polityczne i partyjne. Ale za to we wszędzie, również w miastach jesteśmy bardzo otwarci i zachęcamy do przychodzenia do nas ruchy miejskie, środowiska kobiece, ludzi, którzy po prostu chcą być aktywni, zarówno do tego, żeby się włączyć w wybory, czy startować, czy pomagać przy wyborach, ale również dlatego, że trzeba pilnować, czy te wybory będą przeprowadzone uczciwie. Ostatnie zmiany w ordynacji mogą nas zaniepokoić. Kandydaci na prezydentów największych miast województwa kujawsko-pomorskiego, 5 miast prezydenckich. Będzie 5 kandydatów Nowoczesnej? To zależy od tego, czy będą koalicje. Tam, gdzie będą koalicje, to prawdopodobnie w jednym mieście będzie nasz kandydat popierany przez inny podmiot, a w innym kandydat innego ugrupowania, którego my możemy poprzeć. Ważne jest, żebyśmy się dogadali co do wizji rozwoju miasta i ważne, żebyśmy się dogadali, w jaki sposób stworzyć zaplecze polityczne. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.